Pomysł na dzisiejszy odcinek podsunęła mi Izabela, za co jestem bardzo wdzięczny. Wy również możecie przesyłać mi swoje propozycje. Zapraszam na podcast. Krystyna i Ryszard mieszkali w niewielkiej wsi, Dęby. To wioska zamieszkała przez nieco ponad 300 osób. Znajduje się ona w powiecie Ostrołęckim. Położona jest około 40 km od Ostrołęki. W tego typu wsiach zazwyczaj wszyscy wszystkich znają. Nie inaczej było w tym przypadku. Krystyna i Ryszard to małżeństwo z dużym stażem i z dużym bagażem doświadczeń. Wychowali czworo dzieci: dwie córki i dwóch synów. W 2019 roku, kiedy miejsce miały wydarzenia, o których opowiem, troje z nich założyło już własne rodziny i wyprowadziło się z rodzinnego domu. W dębach został jedynie Mariusz, ich najmłodszy syn. Krystyna miała wówczas 64 lata. Starszy syn mieszkał w Ostrołęce. Za każdym razem, gdy on z żoną poprosili rodziców o to, by zajęli się ich dziećmi, ci zgadzali się bez problemów. Zwłaszcza Krystyna cieszyła się na przyjazd wnuków. W kwestii finansowej rodzinie powodziło się całkiem nieźle. Nie należeli do osób bardzo zamożnych, ale na biedę narzekać nie mogli. Utrzymywali się z gospodarstwa. Tam mieli 30 krów mlecznych. Prócz tego też kilkanaście cielaków. Zatem dla niewielkiej rodziny było całkiem sporo pracy z oporządzeniem gospodarstwa. Ryszard niestety niespecjalnie mógł wykonywać obowiązki gospodarza. Od kilku lat już chodził o kulach. Mężczyzna cierpi na zwyrodnienie stawów. Bez kul miał problem z samodzielnym chodzeniem. Z tego też względu prawie każdego dnia przychodził im pomagać jeden z sąsiadów. Związek Krystyny i Ryszarda zdecydowanie nie należał do idealnych. Wystarczy powiedzieć, że każdy w niewielkich dębach zdawał sobie sprawę z tego, że kobieta notorycznie pada ofiarą przemocy ze strony swojego męża. Nie sposób było ukryć ślady po kolejnych uderzeniach, jakie wymierzał żonie Ryszard. Siniaki miała właściwie wszędzie. Na kolanach, plecach czy udach mogła je jeszcze ukryć. Ale tych na rękach już nie dało się schować tak łatwo, a już tym bardziej nie sposób ukryć podbite oczy. Za każdym razem, gdy sąsiedzi czy rodzina pytali się o sińce, Krystyna miała jakąś wymówkę. A to uderzyła się o framugę wychodząc z pokoju, a innym razem przewróciła się przez swoją nieuwagę. Choć tak naprawdę wszyscy wiedzieli, że za tymi obrażeniami stał jej mąż. Kobieta tłumaczyła, że łatwo się kaleczy, bo ma bardzo wrażliwe ciało. Choć tak naprawdę musiała sobie zdawać sprawę, że nikt w to nie wierzy. Przy ludziach z zewnątrz, Ryszard starał się kontrolować swoje agresywne zachowanie. Ale i czasem to przychodziło mu z wielkim trudem. Jeden z sąsiadów przyszedł kiedyś do nich na gospodarstwo, by sztucznie zapłodnić jedną z krów. Widział on, jak Ryszard zupełnie bez powodu zamachnął się swoją kulą rehabilitacyjną na żonę. Kobieta nawet nic nie powiedziała. Zapewne uderzyłby ją, gdyby nieobecność sąsiada. W ostatniej chwili powstrzymał się jednak. Innym razem, kierowca, który rozwoził mleko w okolicy, widział, jak na środku obory mężczyzna bił Krystynę. Kopał ją nogami. Mleczarz opowiedział o tym innym mieszkańcom wsi. Nawet sama kobieta niejednokrotnie mówiła sąsiadom o tym, co dzieje się u nich w domu. Mężczyzna, który pomagał im przy gospodarstwie, zapytał ją kiedyś, dlaczego ma podbite oko. Ta odpowiedziała mu, że mąż ją uderzył kulą. Mimo wszystko nikt nie zrobił absolutnie nic z wiedzą na temat terroru, jakiego ofiarą padała Krystyna. W końcu to ich prywatne sprawy i nikt we wsi nie chciał się do tego mieszać. Tym samym było niejako przyzwolenie na tego typu zachowanie. Powodów do tego, by uderzyć, Ryszard nie musiał specjalnie szukać. Zawsze jakoś same się znajdowały. Krystyna była bardzo dobrą gospodynią. Wiedziała, że w domu musi być wszystko na swoim miejscu i musi być idealnie wysprzątane, by czasem nie narazić się mężowi. Ale on zawsze znalazł powód, by skarcić żonę. Obiad musiał zawsze być przygotowany na czas. I był. Krystyna wywiązywała się z tego obowiązku wręcz idealnie. Wspólne posiłki nie były jednak powodem do zacieśniania więzi rodzinnych. Zawsze Ryszard siadał do stołu i jadł obiad w całkowitym milczeniu. Miał też swoją własną łyżkę, której używać mógł tylko on. Gdyby tylko kto inny spróbował jej dotknąć, to czekałaby go kar. Gdy obiad mu smakował, wstawał od stołu bez słowa. Co innego, gdy posiłek nie spełniał jego oczekiwań. Wówczas dochodziło do głośnych awantur. Gdy był trzeźwy, kończyło się na wyzwiskach. Co innego, gdy wcześniej sobie trochę wypił. Wtedy hamulce puszczały. Wyrzucał wszystkie rzeczy z szafek i rzucał nimi w kierunku żony. Żona ich starszego syna nie pojawiała się w domu w dębach od ponad sześciu lat. Wówczas mieli oni kryzys w małżeństwie. Gdy syn opowiedział o swoich problemach rodzicom, Ryszard postanowił zainterweniować. Zrobił to w charakterystyczny dla siebie sposób. Zadzwonił do swojej synowej i jej nawyrzucał. Wyzywał od najgorszych i powiedział, że nie ma wstępu do ich domu. Mimo iż z czasem kryzys małżeński został zażegnany, to od tego momentu kobieta nie pojawiła się w rodzinnym domu swojego męża. Starszy syn, mimo wszystko, sam jeździł do rodziców. Najczęściej wtedy, gdy matka do niego dzwoniła i prosiła o pomoc, bo jego ojciec i młodszy brat byli pijani, a sama nie mogła sobie poradzić na gospodarstwie. Po każdej z takich wizyt mężczyzna wracał do domu podenerwowany. Po jednym z telefonów Krystyny do syna, w którym matka powiedziała, że ojciec znów ją bije, starszy syn zawiadomił policję. Potem Krystyna miała pretensje do syna, że niepotrzebnie się miesza. Najpewniej po wizycie policjantów było jeszcze gorzej niż przed. Tak to niestety wygląda. Policja przyjedzie, zada kilka pytań, a potem, gdy wychodzą, nic się nie zmienia. Trójka rodzeństwa, która nie mieszkała już w domu rodzinnym, zdecydowała się, że wspólnie wynajmą mieszkanie matce, by ta mogła wyrwać się z domu, w którym wciąż pada ofiarą przemocy. Gdy jednak przyszło co do czego, to kobieta się wycofywała. Odkładała decyzję o wyprowadzce na później. Widać, że nie potrafiła wyrwać się z tego toksycznego związku. Ryszard był wulgarny względem swojej żony i nazywał ją świnią czy szmatą. A to tylko najłagodniejsze określenia. Pozostałych nie będę wam przytaczał. Swój wulgarny stosunek względem Krystyny okazywał nie tylko w czterech ścianach domu. Również przy znajomych bluzgał na nią bez żadnego skrępowania. Krystyna zwierzała się znajomym, że ma dość życia. Mówiła, że kiedyś sobie coś zrobi. We wsi nikt nie traktował tego typu zwierzeń poważnie. Dla większości było to zwykłe gadanie. Niemniej kobieta naprawdę miała zamiar targnąć się na swoje życie. Podobno pewnego dnia wyszła z domu i powiedziała, że idzie się powiesić. Niedługo później Mariusz i Ryszard znaleźli ją w lesie. Oczywiście żyła. Zabrali ją z powrotem do domu. Miało też dojść do kolejnej próby za stodołą na ich gospodarstwie. Wówczas mąż zastał Krystynę ze sznurem. Zabrał go i nakazał żonie wrócić do domu. A to wcale nie był koniec prób samobójczych kobiety. Innym razem ryszard zadzwonił do sąsiadek, by interweniowały, ponieważ on nie potrafił dotrzeć do żony. Gdy kobiety pojawiły się na miejscu, zastały leżącą na łóżku Krystynę przykrytą kołdrą. Okazało się, że kobieta podcięła sobie nadgarstki. Na szczęście, rany nie były głębokie i wystarczyło, że kobiety opatrzyły rany, by przestała lecieć z nich krew. Kobieta była tego dnia mocno pijana, nie chciała pomocy. Krzyczała i kleła. Gdy sąsiadki doprowadziły ją do odpowiedniego stanu, postanowiła wstać z łóżka i wyjść. Kobiety poszły za nią. Krystyna zabrała jednak ze sobą sznur. Sąsiadki w porę jego zabrały. Potem kobieta, jakby nigdy nic, wróciła do domu i poszła spać. Kolejny raz została zatrzymana ze sznurem w ręce przez dwóch sąsiadów, w tym jednego, który na co dzień przebywał u nich w gospodarstwie. Tu się rodzi pytanie: czy Krystyna naprawdę chciała popełnić samobójstwo? Czy może jej zachowanie było swego rodzaju rozpaczliwym krzykiem o pomoc i o to by ktoś ją zauważył. Osobiście sądzę, że to drugie. Gdy ktoś naprawdę chce ze sobą skończyć, robi to w zaciszu i jest skuteczny w swoim działaniu. Niemniej sąsiedzi zdawali się być zupełnie ślepi na jej zachowanie. Każdy przymykał oko na to, co się działo. Tak jakby nie chcąc mieszać się do cudzego życia. Tym samym horror Krystyny trwał a cały świat zdawał się tego nie widzieć. Znajomi namawiali kobietę, by udała się do punktu konsultacyjnego w gminie. Tam można otrzymać pomoc, jeżeli jest się ofiarą przemocy domowej. W roku 2015 zdecydowała się pójść na okoliczny posterunek, by zgłosić, że jest ona ofiarą przemocy ze strony męża. Sprawa została przekazana do ośrodka pomocy społecznej w gminie Łyse. Założona została niebieska karta. Pracownik socjalny pojawił się z wizytą w domu państwa K w Dębach. Ogólne wrażenie było dobre. Dom był zadbany. W końcu Krystyna wiedziała, że musi być zadbany, bo inaczej spotkałaby ją kara ze strony męża. Odbyła się rozmowa pracownika socjalnego z Ryszardem i Krystyną. Podczas niej para przyznała, że faktycznie był pewien incydent. Gdy mężczyzna podniósł rękę na swoją żonę, jednak było to tylko raz. Wiadomo, dochodzi do kłótni, jak w każdym małżeństwie. Niemniej, naprawdę, nie jest to nic niepokojącego. Mniej więcej tak właśnie wyglądała notatka sporządzona przez pracownika socjalnego. Tym samym sprawa została zamknięta. Sądzę, że kobieta bała się w obecności męża opowiadać o tym, co tak naprawdę działo się w domu. Wiedziała, że po wyjściu pracownika socjalnego znów otrzymała bylanie za karę. Policja pojawiała się w mieszkaniu państwa K coraz częściej. W trakcie interwencji zarówno Ryszard, jak i Mariusz potrafili być agresywni, już nie tylko względem żony, ale także względem funkcjonariuszy. Ci w trakcie jednej z interwencji musieli użyć gazu, by zapanować nad agresywnym Ryszardem. Innym razem musiał zostać skuty kajdankami, ponieważ uderzył policjanta swoją kulą. Krzyczał, że w swoim domu może robić co mu się podoba. Mariusz także wykazywał się agresją względem policjantów. Jego też w trakcie jednej z interwencji policjanci uspokoili użyciem gazu. Krystyna jednak nie zgłaszała nigdy agresywnych zachowań. Gdy policjant zapytał ją, czy chce zgłosić, że jest bita przez członków rodziny, ta odpowiadała, że na razie nie. Najpierw chciała to skonsultować z dziećmi, zatem kolejne awantury przechodziły bez większego echa. W roku 2017 kobieta znów pojawiła się u tego samego pracownika socjalnego. Tym razem skarżyła się, że Ryszard i Mariusz piją i nie pracują. Tym samym odbyły się kolejne wizyty w domu w dębach. Obaj mężczyźni byli w trakcie nich uświadamiani na temat szkodliwości działania alkoholu. Zostali poinformowani o tym, gdzie mogą się zgłaszać po pomoc. W sumie takich wizyt było 11. Niestety ich efektów nie było widać. Alkohol nadal był w domu, a siniaki z ciała Krystyny nie znikały. 11 wizyt. Mimo wszystko pracownik socjalny nie zauważył licznych śladów na ciele kobiety, które świadczyły o przemocy, jakiej doświadczała. W okresie, gdy dochodziło do wizyt, miejsce miało pięć interwencji policji w mieszkaniu państwa K. Sama Krystyna kilkukrotnie próbowała targnąć się na swoje życie. O tym pracownik socjalny miał nic nie wiedzieć. Po każdej kolejnej awanturze i biciu małżeństwo razem jeździło na zakupy. Tam oboje kupowali alkohol, który później razem spożywali. Krystyna zaczęła pić coraz więcej. W roku 2018 i 2019 sąsiedzi widzieli, jak kobieta zataczała się po pijaku. Zresztą sama mówiła, że skoro mąż i syn piją, to ona też zacznie, już na niczym jej nie zależało. Aż w końcu doszło do tragedii. Było to 19 kwietnia 2019 roku. Wielki Piątek. Około godziny 14 sąsiad zauważył wiszące ciało kobiety przy metalowych schodach posesji państwa K. Była to Krystyna. Wyglądało na to, że powiesiła się na linie, która na co dzień wykorzystywana była przy wypasaniu krów. Mężczyzna, widząc martwą kobietę, postanowił poinformować jej domowników, którzy najwidoczniej o niczym nie wiedzieli. Wszedł do domu, gdzie okazało się, że obaj mężczyźni spali w najlepsze, mimo że był to środek dnia. Byli pijani. Została wezwana policja i pogotowie. Zanim jeszcze przyjechały służby, Ryszard z synem odcięli linę, na której wisiała Krystyna. Zastanawiać mogło zachowanie Ryszarda i Mariusza w obecności funkcjonariuszy. Sprawia wrażenie, jakby zupełnie nie przejęli się tym, co się stało. Jeden z policjantów określił, że byli wręcz wyluzowani. Wiele rzeczy jednak nie pasowało do teorii o samobójstwie. Sam fakt, w jakim stanie było ciało Krystyny, gdy na miejscu pojawili się policjanci i pogotowie. Kobieta była cała w sinakach. Z całą pewnością nie zadała sobie sama tych obrażeń i nie mogły być wynikiem powieszenia. Samo położenie ciała w momencie, gdy pojawiły się służby, było dziwne. Leżało na schodach. Podtrzymywała je pętla sznura, przywiązanego do jednego ze schodków. Pętla jednak nie była na szyi, a na twarzy dynatki. Pojawiły się poważne wątpliwości co do tego, czy Krystynie ktoś nie pomógł w odejściu z tego świata. Prokuratura zleciła wykonanie sekcji zwłok. Na miejsce przyjechał starszy syn, który od dawna nie mieszkał już w domu rodzinnym. Mężczyzna nie był w stanie obejrzeć ciała swojej matki. Zrobiła to natomiast jego żona. Kobieta była w szoku, w jakim stanie były zwłoki jej teściowej. Od razu zorientowała się, że małe siniaki, których było mnóstwo, były wynikiem uderzania kulą rehabilitacyjną jej teścia. Wątpliwości okazały się być słuszne. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że powodem śmierci kobiety nie było powieszenie, a złamany kręgosłup. Prócz tego nastąpił krwotok wewnętrzny i obrzęk mózgu. Nie sposób było zliczyć obrażenia zewnętrzne na całym ciele. Było zatem jasne, że jej ciało zostało przeniesione po śmierci i ktoś zainscenizował powieszenie. W zaistniałej sytuacji podejrzenie padło tylko na dwie osoby. Na męża i syna ofiary. Według biegłego złamanie nastąpiło w taki sposób, że kobieta leżała na brzuchu, a ktoś mocnym szarpnięciem odgiął jej głowę do tyłu. Kobieta nie była w stanie zadać sobie sama takich obrażeń. Lekarz stwierdził, że po złamaniu kręgosłupa Krystyna mogła mieć zachowaną świadomość jeszcze przez 20 minut. Przesłuchano Mariusza i Ryszarda. Obaj szybko przyznali się, że przed śmiercią bili Krystynę. Kopali po głowie oraz innych częściach ciała. Prócz tego podduszali ją. To w wyniku zadawanych przez nich obrażeń kobieta zmarła. Gdy zorientowali się, że nie żyje, postanowili upozorować jej samobójstwo. Zarówno oni, jak i ofiara byli w momencie śmierci pod wpływem alkoholu. Po tych ustaleniach obaj mężczyźni zostali aresztowani. Oskarżono ich o zabójstwo, a także o wielokrotne znęcanie się nad Krystyną. W świetle takich zarzutów groziła im kara dożywotniego pozbawienia wolności. Jak Ryszard i Mariusz relacjonują to, co działo się w domu przez ostatnie lata? Ryszard przyznał się, że faktycznie znęcał się nad swoją żoną, ale co najwyżej do 2018 roku. Potem wziął się za siebie i przestał pić wódkę. Zamiast niej pił piwo, więc jak to ujął, był z zasady trzeźwiejszy. Od tego czasu miał nie bić żony. A zresztą to żona prowokowała go do agresji. Jak Mariusz opowiadał o tym, co działo się w domu? Matka miała do niego pretensje, że jest leniwy, że dużo pije, a w gospodarstwie nic nie robi. To go denerwowało. Z tego powodu zdarzało mu się podnieść na matkę rękę. W samym dniu, gdy zginęła Krystyna, doszło do kłótni między nią a Ryszardem. Zdaniem Mariusza, ojciec bił matkę, czym popadło kulami, nogami. A także z pięści i otwartą ręką. Potem mieli wyjść na dwór, gdzie mężczyzna nadal ją bił. Wtedy do sporu przyłączył się też syn. Jak mówił, on bił tylko po łebkach. Uderzył raz czy dwa. Potem miał pójść spać i nie wiedział, co się działo, gdy odszedł. Obaj mężczyźni zostali poddani badaniom przez lekarzy-psychiatrów. Byli poczytalni. Nie cierpieli też na żadną chorobę psychiczną. Stwierdzono u nich brak uczuciowości wyższej, a także brak umiejętności okazywania empatii. Stwierdzono także u obu zespół uzależnienia od alkoholu. Byli jednak poczytalni, mogli odpowiadać przed sądem. Ustalenia prokuratury tworzą całkiem inny obraz wydarzeń, które miały miejsce 19 kwietnia 2019 roku. Udało się je odtworzyć dzięki przeprowadzeniu badania na wariografię względem obydwóch mężczyzn. Zdaniem prokuratury to właśnie Mariusz bezpośrednio przyczynił się do śmierci matki. Jednak nikomu nie został postawiony zarzut zabójstwa. Wyroki, jakie usłyszeli obaj mężczyźni, muszą szokować. Sąd okręgowy w Starołęce skazał Mariusza K. na 7 lat więzienia za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził do śmierci Krystyny K. On miał doprowadzić do złamania kręgosłupa kobiety. Ryszard K. za próbę zacierania śladów poprzez inscenizację samobójstwa został skazany na rok pozbawienia wolności. Za znęcanie się nad Krystyną usłyszał wyrok pół roku więzienia, jednak kara łączna wynosiła zaledwie rok. Tak sąd wycenił zniszczenie ludzkiego życia przez wieloletnie znęcanie się. Syn i córki Krystyny nie chcieli zeznawać w trakcie rozprawy w obecności swojego brata i ojca. Sąd jednak nie zdecydował się na ich wyprowadzenie z sali. Uznał, że ich wniosek był nieuzasadniony. Z tego względu ich zeznań po prostu nie było. Zdaniem sądu nie można uznać, że próby samobójcze Krystyny w ogóle takowymi były. Były próbą zwrócenia na siebie uwagi. Samo znęcanie się nad kobietą uznane zostało za takie, które nie miało charakteru drastycznego, a ograniczało się jedynie do pojedynczych uderzeń w trakcie libacji alkoholowych. Ryszard wyszedł na wolność zaraz po procesie. Już wcześniej odsiedział 15 miesięcy w areszcie tymczasowym. Zatem o 3 miesiące dłużej niż opiewał wyrok. Z tego względu mężczyzna miał upominać się później o odszkodowanie. Tak, w rozmowie z dziennikarzem Gazety Wyborczej o śmierci Krystyny wypowiadał się Ryszard. Żona sama się powiesiła. Nie wiem dlaczego to zrobiła. Tajemnicę zabrała ze sobą. Ja pretensji do niej nie mam żadnych, żadnego żalu. 46 lat życia razem. Była dobrą żoną. Bili im się, kochali im i okej, okay. ale więcej o tym tematować nie będziemy. Przeszło, poszło. Ja niczego się nie wstydzę. A czego? A za co? Później dodaje. Tak bardzo brakuje mi Krystyny. Śni mi się na okrągu. Tak zwyczajnie. Siedzimy w samochodzie razem, jedziemy do kościoła. Co niedzielę byliśmy. W roku 2021 sprawę rozpatrzył sąd apelacyjny. Ten zmienił wcześniej zasądzony wyrok. Uznał, że nie można opierać wyroku na badaniu wariografem, a to właśnie wyjaśnienia złożone po podłączeniu do wykrywacza kłamstw pozwoliły określić, że to Mariusz bezpośrednio doprowadził do śmierci Krystyny. Zatem obaj mężczyźni zostali skazani na sześć lat pozbawienia wolności. Uznano ich winnymi tego, że fizycznie i psychicznie znęcali się przez lata nad Krystyną. Skazano obydwóch za doprowadzenie do jej śmierci. Ten wyrok jest prawomocny. W roku zabójstwa Ryszard miał 66 lat, a Mariusz 31. W tej sprawie szokuje wiele rzeczy. Przede wszystkim przemoc, jakiej doświadczała Krystyna przez wiele lat, ale także to, jak obojętni na jej los stali się sąsiedzi. Mimo iż wykazywali zainteresowanie złym stanem kobiety, to nikt nie interweniował. Jak to często bywa w małych wioskach, sąsiedzi nie chcieli mieszać się w sprawy rodziny. Choć tak naprawdę, nawet interwencje policji na niewiele się zdawały, ponieważ kobieta nie zdecydowała się składać doniesienia. To tragiczna historia kobiety, która zdążała do autodestrukcji. Była całkowicie uzależniona od swojego partnera i nie przyjęła pomocy, jaką oferowali jej najbliżsi. Takich kobiet jak Krystyna jest wiele w Polsce. Może jesteś w podobnej sytuacji. Mam nadzieję, że wysłuchanie tej historii będzie przestrogą, by nie tkwić na siłę w destrukcyjnym związku. Z mojej strony to już wszystko. Wyroku sądu nie będę komentował. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Do usłyszenia.